ciągłe zmiany perspektyw, można tak powiedzieć. I kolejna taka też właśnie nastała, także ja was witam już teraz z kolejnej maszyny dzisiaj. Zostałem ściągnięty z siewów i poproszony o to, by troszeczkę pouprawiać. Więc oto jesteśmy teraz w naszym Axionie, klasie. Kolega, który tym klasem jeździ na co dzień, musiał wcześniej skończyć pracę przy piątku, więc ja wskoczyłem na jego miejsce. Pojeździłem chwilę, żeby nabrać wprawę razem z nim. Już jakoś to idzie, nie ma w tym nic razie skomplikowanego, więc można działać. Jak widzicie, idzie uprawa pod siew. Staramy się troszeczkę glebę przesuszyć. Jesteśmy na polach, na których był rzepak zasiany w zeszłym roku. Raz z jednej strony jest mokro, ale z drugiej strony jest bardzo twardo i nie da się siać tutaj Amazonem, z racji, że no on zasiaje tyle, że nie ma z tyłu żadnych zagarniaczy takich, ani żadnego wału, który mógłby to ucisnąć, więc trzeba to wcześniej uprawić. Chyba nawet dwa razy będzie to uprawiane. Trzeba to uprawić, żeby się dało zasiać, więc on już działa tutaj drugi dzień. Tam między gospodarstwami się przemieszcza i przynieśli mnie, stwierdzili, że kto inny na ładowarkę wpadł, ten kolega, co często właśnie jeździ na ładowarce, tutaj na stałe nie jest zatrudniony, tylko właśnie pomaga wtedy, kiedy jest potrzebny. A ja przyjechałem tutaj, no co, fajna odmiana, pośmigamy sobie, już buty nawet zdjąłem, więc jest modu cejrowski, więc fajnie, można sobie tak pojeździć. Mam na razie ten kawałek do zrobienia i jeszcze jeden i zobaczymy, co dalej tak naprawdę będziemy mieli do roboty tym oto zestawem. Agregat to jest Waderstadt NZ 10 metrów. Traktor to chyba dobrze wam znany z naszego gospodarstwa, Axion 960, 450 koni mocy. I działamy sobie. Skrzynia, przekładnia, cematik, słynny klasowski automat. Przy pierwszym przyjeździe troszeczkę za późno opuściłem. Trzeba będzie to później poprawić, żeby poprzeczkę się udało wyrobić na dwa razy. A jak nie, to się ciachnie tutaj na trzy i będzie git. Jestem przyzwyczajony do tej nawigacji. Też nie jestem jej jakimś wielkim fanem, ale do wszystkiego się idzie przyzwyczaić. Kawał ciągnika on sobie radzi w tym agregacie bez problemu, miejscami, gdzie jest mokro, po prostu się podnosi, żeby nie robić większego bałaganu. Chciałem trochę napowietrzyć i ciśniemy, zobaczymy, ile tych hektarów dzisiaj będziemy działać tak naprawdę. Ale godzina jeszcze w miarę młoda, kwestia, czy będzie co robić. Chyba że może to drugi raz będę robił. Skończę te dwa kawałki, będę dzwonił tam do menedżera i zobaczymy, oni sieją dalej case'em, więc robota idzie cały czas do przodu. Widzę, że on sobie tutaj wyposażył klasa w nową wykładzinę. Jest oryginalna klasowska wykładzina. Jeszcze jakieś LEDy pozakładał, tutaj widzę. Nie wiem, jak to uruchomić, nie będę to klikał, żeby mu czegoś nie spierdzielić, ale pamiętam, jak w ziemię się zakładał, bawił. Można kombinować, tyle godzin, co w tym ciągniku spędza w sezonie, to jego drugi dom, można by rzec. Ale hektary to pochłania. Aktualnie spalanie mamy 6,8 litra na hektar, 80 litrów na godzinę, jeśli wierzyć opcjom tutaj. Wierzyć pewnie trzeba. Tak jak wam mówiłem, przypadło mi dane na poprzedniej karcie pamięci, więc troszeczkę materiału uciętego będzie z kilku dni, ale coś tam się postaram wam budynek zmontować, żeby było coś fajnego do obejrzenia. Właśnie tylko teraz, kiedy się coś uda wrzucić. Dosyć słaby promień skrętu ma ten traktor. Uważaj, żeby nic nie przehaczyć.
Ale się zmieściliśmy na styk. Trzeba się przyzwyczaić właśnie do tej nawigacji. Chociaż tutaj to już w sumie mogłem zostawić. Na przejazdy wokół, ale to mniejsza. To tam zobaczycie, widzicie po lewej stronie nasze pole z rzepakiem. Ładnie rzepaczek kwitnie, rośnie. Elegancio. No robi się pogoda, jest co prawda pochmurna, ale temperatura w miarę. Dzisiaj jest chyba z 15 stopni. Co prawda trzeba tego słońca, ale może coś się pojawi w najbliższych dniach. To chyba było opryskane roundupem, bo widzę, że są ślady kół opryskiwacza. Trochę to ściągę ten agregat na pochyłem, ale jakoś to idzie. Ale się słabo czuję, ale mam nadzieję, że to przejdzie w końcu, kurde. Krótko się wczuć w wymiary maszyny i potem już jakoś idzie. Tamty kawałek naprzeciwko będzie kolejnym, który będziemy robić. Tutaj mam dwie prędkości tempomatu, bo tutaj możemy sobie do każdego przycisku F1 i F2 przypisać prędkości, jakie nas interesują. Na uwrocie mamy wolniej, tym przyciskiem po prostu ustawiamy tempomat, żeby on się do tej prędkości zadanej przystosował i tak to wygląda, dosyć prosta skrzynia w obsłudze, intuicyjna. Działa na podobnej zasadzie jak tam w John Deere, chociaż jest wiadomo trochę inną przykładnią. Każdy traktor ma swoje. Tak to wygląda. No ja już tutaj robię poprzeczki, czyli dwa razy wokół. Muszę wyczuć szerokość węże jak wały, tylko że całkowicie inaczej się tym steruje jak wałami. Traktor inny, ale jakoś pomału idzie. Tutaj po prawej stronie to są te poplony, które pewnie i tak będę kosił i wyorywał. Z góry to on się napędza. Ale i pod górę ma to ciągnąć. Teraz jak powietrze to dostanie, to będzie fajnie przesychało do siewu. Przydałby się jeszcze jeden traktor, żeby puścić do uprawy przed klasem, a klasem siać. Może to też bez sensu się w koszta teraz pchać, wynajmując kolejną maszynę.
środku nie widzę, nie jest to postawione, że nie widzę granicy tego agregatu. Ale też mi nic nie będę babrał, nie będę zmieniał. Poprzeczko dałem ciała, trzeba było robić na robić bardziej do jeży, no, dwa razy się nie uda, trzeba będzie na trzy. Błąd nowicjusza. Można by mu teraz zapisać wokół kółko i on następny przejazd by jechał już w linię obok, ale to nie siew, to nie musi być idealnie. Więc nie będę się tak nad tym rozczulał. Przeciwko macie kupę wapna, to żeśmy walczyli z tym na, kurczę, na początku lutego, jak tylko przyjechałem, rozładowywaliśmy tiry, z tego co pamiętam. Jakaś gałąź, trzeba by to wyrzucić, nie? Buty zarzucić i wyrzucić. Tak to wygląda. Kawał sprzętu. Teraz spróbuję sobie przypomnieć, jak się tu nawigację w klasie ustawiało. Jestem już na następnym kawałku, więc możemy wspólnie spróbować tego dokonać. Tutaj, ok, straight pivot contour. Myślę, że to będzie to. AB contour. Nowa linia AB. Chyba o to będzie chodziło. Chyba mamy to. Trochę się traktor grzebie, więc trzeba delikatnie spłycić. O, tutaj F7, F8 mam podnoszenie, opuszczanie przy normalnym na uwrociach, a 10 i 10 i 9 spłycam tylko tutaj albo zgłębiam na siłownikach, głębokość samej maszyny.
jedzie klasik jak wściekły. Machniemy ten kawałek i zobaczymy co dalej. Ja już zakończyłem ten drugi kawałek i przenosiny teraz mam na kolejne gospodarstwo, na to nasze główne. Jadę teraz, przyjechał szef, będzie mnie eskortował, będzie czekał na górze, na wyjeździe tutaj z tego obszaru. W sumie to tylko kawałeczek drogi, żeby się tam dostać. Będzie jedno pole do uprawienia i później reszta w innym miejscu. Parę hektarów jeszcze będzie do dziś. Nie wiem, do której będę robił. Do której każą w sumie będę walczył. Z każą, do której będą sugerowali, o tak. Tutaj po lewo nie wiem, czy tu coś posiane, chyba nie. Nie wiem czy będzie. Trochę się chybodzę na zakrętach. Ten agregat trzeba powoli, ostrożnie jechać, żeby żadnej krzywdy nie wyrządzić. On tutaj w tą stronę widzę jechał tędy. Dzisiaj rano bike. Bo krótko tutaj. Ale on sobie nic z tego nie robi. To też nasze pola po prawo. Nie wiem, tego nie uprawiamy. Na razie, nie wiem czemu. Tu raz widzę próbował, chyba za mokro było. Może tak być. Uprawiane były tylko te pola po rzepaku i po łubinie. Dobra, ciśniemy. Witajcie, ja już jestem na następnym kawałku. Już przyniosłem się do nasze gospodarstwo. Tutaj mam trochę hektarów też do uprawienia i działam już drugi raz, to wcześniej było uprawione, to kolega uprawił przede mną wczoraj czy przedwczoraj i to już teraz idzie druga runda. Powiem wam, że nawet to zaczyna nie najgorzej wyglądać, zaczyna to przysykać, jest dosyć duża gruda, ale poza tym spoko. Myślę, że prognozy będą dobre, będzie to siadać tylko talerzowym silnikiem nad resztatem. Z tego co wstali od strzepy, czy tu ogadaliśmy. No i chyba faktycznie on będzie lepszy na te warunki. Amazon sobie jak widać nie radzi w tych warunkach, gorzej ma. Wtedy kiedy jest mokro. Przecież tutaj już tak mokro nie jest, ale mimo wszystko talerzowy sobie raczej lepiej silnik poradzić. Kurzy się już. Zgłębiliśmy tylne zagarniacze i ciśniemy. Jestem na tym kawałku, gdzie tutaj wokół wyorywałem 190, jak pamiętacie, tam w tym rogu się umało nie zagrzewałem. Tutaj wokół te poplony się znajdują. Widziałem sobie z prędkością 12, czasem 13 km na godzinę. Już coraz lepiej zaczynam czuć tą skrzynię. Wcześniej tak trochę na chybił trafił niektóre rzeczy. Robiłem, a teraz już jest coraz lepiej, zaczynam to coraz lepiej wyczuwać i o to chodzi. Tym to hektarów naprawdę ubywa szybko. 9 hektarów na godzinę wydajność w tym momencie jest. Kamieni sporo zwalniam. Nie urwać.
coraz lepiej mi idzie, już coraz większy skill. Tutaj prędkości można podbijać na te próbacie o kilometr na godzinę. Jak ma zadany tempomat, to mu raz przesuwam do przodu, idzie o kilometr więcej. W tym momencie mamy 12, przesunę raz do przodu, jest 13, raz do tyłu. 12, jak klikam na jedynkę, to przychodzi mi na wolną prędkość na 10 na godzinę. No to mam zadaną na drugim tempomacie. Moim to zaczyna być właśnie czyli taki automat, nie automat, taki automat trochę. Chociaż wiesz, że jest to płynne takie, że w sumie może tutaj też da się to tak ustawić, ale ja tu nic łapnie w tam. Jest to mój trafik na co dzień. To będzie go nie rozstroić, nie uszkodzić, nic nie będę kombinował, tylko robię. To zostało powiedziane. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Kurczę, szkoda, że te mikrofony nie działają, ale wrócę do Polski, to na pewno to ogarnę. Być może będę sobie musiał nową kamerkę kupić drugą, gdyż z tą mam problem tego typu, że mi nie działa ekran, nie widzę nic. Co się nagrywa na tym dużym ekranie. Na tym małym widzę. Nie wiem, może po tym jak case'em po niej przyjechałem, może to coś jej zaszkodziło. Chociaż to się wydarzyło jakiś czas później. Szybka naprawa, tylko się zsunęło z profil, wsuwany profil skręcony na dwie śruby dziesiątki. Szybka akcja. Można dalej cisnąć. Już na tym ciągnikiem też, ale chyba ten drugi raz uprawić też się zajdzie dłużej, więc dopiero jak się uprawi, zobaczymy ile hektarów się uda uprawić. Tak naprawdę dzisiaj będzie możliwość, można znowu parę godzin wyciągnąć dłużej, zwłaszcza że dłuższy czas nie było jakoś wiele tej pracy, więc i tam to nie przeszkadza. Nie mogę się tylko z tym radiem połączyć, nie wiem czemu, ale to nie problem. Widzimy się później.